Cześć wszystkim, witamy Was w randce w ciemno, w której Paula będzie szukała miłości. Hejka, ja jestem Paula. Na co dzień pracuję w branży beauty oraz zaczęłam udzielać się w internecie, a to za sprawą tego, że wystąpiłam w Love Never Lies. Ale jako, że miłość troszeczkę kłamie, dzisiaj jestem tutaj sama. Gdyby ustawić w rzędzie wszystkich facetów, z którymi się spotkałam, ciężko byłoby mi znaleźć wśród nich wspólną cechę. Więc tak naprawdę sama nie wiem, czego dzisiaj mogę się po sobie spodziewać. Musicie to obejrzeć. Za Kotarą czekają nasi kandydaci, którym Paula będzie mogła zadawać pytania, aby poznać ich nieco lepiej. Ale to nie wszystko, ponieważ Paula będzie mieć swoich dwóch osobistych pomocników, którzy znacząco mogą wpłynąć na jej wybory. Format jest inspirowany i jeżeli ty też chcesz wziąć w czymś takim udział, to zapraszam do opisu po więcej informacji, jak się do nas zgłosić. Jestem Jakub. Mam 24 lata, pochodzę z Częstochowy. Na co dzień zajmuję się sztukami walk i i tyle. Siema, jestem Dawid, mam 21 lat. Jestem artystą, tworzę sztukę. Siema, jestem Norbi, mam 19 lat. Na co dzień jestem modelem i fanem muskulatury kolegi Kacpra. A ja jestem Kacper, też bym chciał być modelem, ale ogólnie na co dzień mam 20 lat, na co dzień gram w kosza, no i hobbystycznie chodzę na siłownię, tak. Czasami. Hobbystycznie. Cześć, ja jestem Filip ze Śląska. Znaczy mieszkam w Gdańsku, ale pochodzę ze Śląska. Na co dzień oczywiście ćwiczę bardzo ciężko psychicznie i czytam dużo książek. Oczywiście i oglądam Dawida Jaspera często. No. Hej, a czy możemy tylko uzupełnić piątkę o wiek? A! Bo nie wiem, czy nie usłyszałam, czy nie padło. Nie, to 21 lat. Okay. Stary chłop. Okej, okay, zacznijmy od pierwszego pytania. Powiedz mi kilka zdań o swojej ex. O mojej ex mam opowiedzieć, tak? Myślę, że to jest temat zamknięty, nie ma o czym mówić. Ale możesz liczyć się tylko ty teraz ze mną. Nie, jakbyś miał powiedzieć po prostu coś o niej. Ładna kobieta, miła i ambitna. Moja w sumie była ładna, inteligentna. W sumie tyle. Ja nie jestem osobą, która by jakoś źle się wypowiadała o swojej ex, więc mogę powiedzieć, że na pewno była bardzo troskliwą osobą. Numer 4. No ja myślę, że tak jak koledzy powiedzieli, była ładna, bo nikt by nie był z brzydką. No, myślę, że ogólnie była w porządku. Mogę polecić następnemu panowi. Nie, no ja źle się o niej nie wypowiadam. 4. Numer 5. No ja nie miałam wiele kobiet w swoim życiu, ale niestety wybrała karierę zamiast mnie, więc już nie jestem w związku, ale dobrze ją wspominam. Okej. Okay. To miało dać mi taki przedsmak, bo jeśli któryś z was zaczął się wypowiadać tak naprawdę negatywnie, no to tutaj faktycznie świadczyłoby to dla mnie bardziej o szacunku do innej osoby i szacunku do kobiet. Więc tutaj no w większości powiedzmy test jest zdany. Powiedz, że mega kręcą cię mężczyźni z dużą ilością włosów na dłoniach, bo mega lubisz je dotykać. O Boże. Teraz troszeczkę ja powiem coś o sobie. Mega jerają mnie włosy na dłoniach. I może któryś z was spełnia to wymaganie. To numer 3, ja mam włosy na dłoniach trochę. Numer 2, no to niestety ja nie mam. Numer 4, no jak każdy człowiek chyba mam jakieś włosy, tak? No, ale takie do poszczypania, czy...? Do poszczypania? Nie, no, myślę, że da się, tak. Ja właśnie to robię i ogólnie się da. Także polecam. No. Ja na przykład kiedyś robiłem takie dredy, ale to ze stresu, ale już nie mam dredów i mam tatuaże, więc też nie widać ich aż tak dużo, ale mam takie... Możesz zapuścić. Mogę zapuścić dredy. Ale to dobrze się składa, bo ja lubię robić takie zawijaski na dłoniach, jak facet ze mną leży. Ale to dobrze się składa, to ja sobie będę robiła te zawijaski, bez problemu. Nie strępiała ci noga? Nie. Zmianę nogi robimy. Chyba, że o inną nogę pytasz. Mówię to jak gej, po prostu. Masakra. Jakoś się kłócicie? Bo nie lubię facetów, którzy się ze sobą kłócą. Okej, okay, bo wiecie co, ja cały czas słyszę jakieś szepty i nie wiem, czy wy ze sobą rozmawiacie, czy się kłócicie. Bo ja lubię facetów takich grzecznych, bezpiecznych, co nie mówią przekleństw i są w ogóle grzeczni. Bo to ja lubię takich chłopców grzecznych, tutaj już padło jedno przepraszam, także jakbyś podał mi swój numerek, to będzie plusik. Czureczka, okej. Okay. Zapytaj, czy są grzeczni, czy raczej niegrzeczni. To jakbyście mi mogli powiedzieć, jesteście grzeczni, czy może bardziej niegrzeczni? Uważam, że jestem grzecznym, poukładanym facetem, spełniającym się w życiu z dużymi planami. Numer 2. Uważam, że jestem grzeczny, tak. Ale jak trzeba, to
potrafię pokazać pazury. Wydaj dźwięk, który to udowodni, że pokażesz te pazury. A mógłbyś wydać dźwięk, który mi to udowodni, że masz ten pazur? No dawaj. Okej. Okay. To był bardziej taki misiu, ale... No dobra, powiedzmy, że też ma pazurki. Misie też mają pazurki. To numer 3. Wydaje mi się, że jestem raczej grzecznym i poukładanym mężczyzną. Jestem młodym mężczyzną, który stawia na pierwszym miejscu szacunek do drugiej osoby oczywiście i... Czwórka. Ja myślę, że jestem na co dzień spokojny. A mogę jeszcze raz pytanie poprosić? Czy jesteś grzeczny? A, grzeczny. To myślę, że zależy od sytuacji. Jeżeli tak wieczorkiem, jak jesteśmy sami, to myślę, że mogę być i niegrzeczny. Ale tak na co dzień to myślę, że jestem ułożonym mężczyzną. A jakby ktoś mnie zaczepił na ulicy, to byłbyś niegrzeczny czy grzeczny? Oj, to by był bardzo niegrzeczny, serio. Okej, dobra, lecimy dalej. No ja mam najcięższą sytuację, bo tutaj koledzy już powiedzieli w sumie to, co chcieli. Ja ogólnie no raczej jestem grzecznym mężczyzną. Bardzo często nawet stawiam drinka kobietom, ale później idą sobie dalej. Drinków, ale poczekaj. Romantyk, upijanie ja jestem kobiet. Taki, wiesz, no, ale potrafię czasem, że tak powiem, być w danej sytuacji. Dobra, teraz eliminujemy. Artysta LED 19 przypomniał mi swój numerek. Jest to tak. Ty jesteś artysta. Czy artysta miał, numer 2, ale mam 21 lat. Jak miałeś inny wiek, to też spoko. Ile? 21. Okej. Okay. I byłeś numerkiem numer? 2. Okej. Okay. To ja bym wybrała dwójeczkę. I poprosiłabym ciebie o wyjście z kotary. Hejka. Hejka. Hej. Paula, miło mi. Czasami się odpada pierwszym, czasami nie. Prawda. A jak kandydatka? Szczerze? Mhm. Nie widziałbym tego. Jeśli mielibyście mi powiedzieć o tym, gdzie widzicie siebie za 2 lata, to jak daleko sięgają wasze ambicje? Numer 1. Za 2 lata widzę się jako facet... To dobrze. Jako facet oczywiście w towarzystwie dobrych samochodów, w towarzystwie dobrej biżuterii, ubrany w elegancką koszulę. Jako właściciel dużej firmy. A tutaj zależy ci na markach czy na jakości? Marka, jakość, w sensie sprecyzuj pytania. Na przykład jeśli chodzi o biżuterię, na czym byś się skupił? Białe złoto albo złoto. Zapytaj, czy lubi się ubierać w drogie marki. A jeśli ubierasz się to w drogie marki, czy jest ci wszystko jedno? No, raczej wolałbym w droższe. Uważam, że każdy powinien ubierać się w marki takie, które go stać. Nie narzucam nikomu, kto się jak ma ubierać. I kolejna osoba. Aha. Jedyne, że już dzięki, no. Dobrze. Przepraszam. Numer 3. Za 2 lata widzę się, myślę, że na plaży w jakimś ciepłym miejscu. W Kalifornii na przykład fajnie by było powoli ustatkowując się. Może się uda. Na plaży nudystów mówisz. I lecimy z kolejną osobą. No 2 lata to jest krótki okres, więc myślę, że aktualnie mam w planach jakieś zawody kulturystyczne. Myślę, że będę się rozwijał jako trener personalny. Numer 5. No to 2 lata uważam, że to wcale nie jest tak krótki czas, bo z 2 lata można bardzo dużo zmienić. Ja na przykład chciałbym kupić za granicą mieszkanie teraz w Miami. No i za 2 lata to bym się widział z tobą właśnie na Miami, na jakiejś plaży fajnej. Romantyk. Pan numer 1 to tak pan cały czas będzie dopowiadał do innych? Pan numer 1 będzie cały czas do innych dopowiadał, czy woli wypowiadać się za siebie może? Numer 1 woli wypowiadać się za siebie, ale jeżeli ktoś ma problem, zawsze służę pomocą. Okej. Okay. Dziękuję za pytanie. Dobrze, to teraz pytanie, dosyć ważne, bo moi rodzice są bardzo tacy, wiecie, strict. Teraz ja bym wam powiedzieć coś o moich rodzicach, bo wiecie, oni są tacy strict i zanim zaczęłabym się z tobą spotykać, i zrobić taki krótki test, beze mnie. To polegałoby na takim krótkim teście. Mnie by tam nie było. I co wy na to? Numer 1 się zgadza. Uważam, że jestem w stanie dogadać się i porozumieć z każdą osobą. Jako, że mamy się spotykać, masz być moją, może kto wie, nawet przyszłą żoną, muszę również pokochać twoich rodziców. Numer 3. Myślę, że nie byłoby żadnego problemu w takim teście. Myślę, że oczywiście zdałbym go ogólnie. Tak nawiązując do jeszcze poprzedniego, jednego z poprzednich pytań, ze względu na to, że jestem osobą grzeczną i mam szacunek do innych dość spory, więc myślę, że nie będzie żadnego problemu. Lubicie polować? Macie doświadczenie w polowaniu? Bo mój ojciec lubi polować i mój przyszły mąż musi polować. Dla mnie to zależy w sumie, jaki to byłby test. Ale ogólnie ze starszymi osobami myślę, że się dogaduje. Dobra, a jeszcze tylko przerwę ci na chwilkę, jakbyście mogli tylko uzupełnić, bo mój ojciec strasznie lubi polowania.
I co wy na to? Dalibyście radę? Numer jeden. Uważam, że polowania są świetnym rozwiązaniem na przełamanie na przykład pierwszych lodów. Ja sam chciałbym polować, tylko nie wiem, jak ty na to patrzysz, jak na to możesz zareagować, zabijając inne małe zwierzęta. A co upolowałeś najlepszego w życiu? A coś w życiu już upolowałeś? Mogę upolować ciebie. Mrrr. I trójeczka. Numer trzy. Tutaj też myślę, że nie będzie żadnego problemu, gdyż sam swój dom rodzinny mam na wsi i nieraz chodziłem z dziadkiem strzelać, no, co prawda nie do zwierząt, ale po prostu do celu z broni. Osobiście nie jestem fanem polowań ze względu na to, że uważam, że to jest jednak jakiegoś rodzaju przemoc wobec zwierząt, ale myślę, że dla twojego taty mógłbym się przełamać. To dobrze, bo ja też tylko ciężko przekonać starego. Numer cztery. Myślę, to dobrze, ja tylko wam dodam, że mam podobne zdanie, tylko po prostu wiecie, ze starym jak to bywa, ciężko czasem go przekonać. Przekonać do czego? Do tego, że nie do końca jest to najlepsza droga. I lecimy z czwórką. Numer cztery. Myślę, że z polowaniami nie byłoby problemu, ponieważ jestem policeum wojskowym, także z bronią już mam trochę do czynienia. A co z tym testem z rodzicami? Myślę, że znaleźlibyśmy wspólny język. Z tymi rodzicami, tak? No z tatą. Po francusku. Okej, dobra. Tato na polowania, to wiesz... To ja, z wojska, chłopak. I co, i tak byś nagle wyjechał i mnie zostawił w domu? Gdybyś... Na polowanie? No ale na polowanie nie, ale jak już powiedziałeś o tym wojsku. Ale nie, ja nie jestem w wojsku. Ogólnie mówię, że policeum wojskowym. Także myślę, że z bronią, wiesz, z tatuśkiem bym się dogadał. Wspólny język byśmy znaleźli na pewno, tak? Francuski? Aj. To numer 5. Wracając do pierwszego pytania, czy bym się dogadał z twoimi rodzicami. No, ja zazwyczaj miałem tak, że z mamuśką lubiłem sobie pogadać od swojej dziewczyny. Teraz zadasz im pytanie, żeby twoje życie miłosne opisali tytułem filmu lub piosenki. Swoje życie seksualne. Teraz będzie pytanie o wasze życie seksualne i prośba, żebyście je opisali tytułem filmu, może piosenki. I teraz lecimy od tyłu. 365 dni, bo tylko taki film mi się przychodzi na myśl. Nie spędzam dużo czasu nad filmami, nie serialami, bo trochę to jest strata czasu dla mnie. Ja ogólnie mogę piosenkę podać, tylko właśnie nie pamiętam tytułu, ale mogę zanucić. O. Dobra, dawaj. Mówisz, że ty playboy, a playboy to ja, bo ja się lubię bawić, chłopak. Nie to, że jestem playboyem, co nie? Tylko po no prostu tak, trzeba było coś wybrać. To jest takie... Co? Już ustaliliśmy, że jesteś grzeczny przecież też. No właśnie, jestem bardzo grzeczny, tylko właśnie no coś trzeba było wybrać, a to takie trudne pytanie, szczerze. Życie ze mną nie jest proste. Ale wiesz, no życie ze mną też nie będzie proste, także... Czyli odpowiada ci taki... Tego nie powiedziałam, to były twoje słowa. Okej, to numer trzy. Ja podobnie jak kolega nie oglądam za dużo filmów, nie wiem, przychodzi mi do głowy Szybcy i Wściekli może. Yeah. Okej, bardziej Szybcy czy Wściekli? To zależy od dnia, nie? Czasem Real też przegrywa swoje mecze, nie? Okej, numer jeden. Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym zapytać ciebie, czy masz fantazje, w których występuje smycz? To nie jest tak, że ja będę odpowiadać teraz na pytania. Możesz odpowiedzieć? Odpowiedz, że tak. No dobra, tobie mogę, tak. Okej, no to popłakałabyś, jakbyś usłyszała moje fantazje. Ale ze szczęścia, czy? Ze szczęścia, no. A tytuł podasz? Czego mam tytuł podać? Filmu, piosenki? No. Czy siebie? Swój tytuł? Swój też możesz. Twój też w sumie, jak już zacząłem. Filmu i piosenki, nie wiem. Piosenka nie przychodzi mi teraz na ten moment żadna do głowy, czy film. Chociaż wiesz, ty byś chciał oglądać film, ze mną przeżyjesz swój własny. Swoje życie seksualne miałeś opisać tytułem czegoś. Już nawet nie musi być to konkretnie film. Gdzie jest Nemo? No może. Ja tutaj nie jestem do akceptowania. Kurczę, no szkoda, że nie można żadnych tutaj innych stron podać typu, wiesz, jakiś... Pornhub czy coś. Jest 365 dni, no mówią na mnie różnie. No mówią na mnie Massim przeważnie, ale już tutaj został ten film wymieniony, także nie mogę się tym posiłkować. Czas na eliminację. Teraz my będziemy kogoś eliminować. Ja bym wyeliminowała modela. Model, no. Dobra. I poproszę pana numer 3. Niestety. Cześć. Hejka. Paula, miło mi. Myślę, że tutaj... Panowie mają po prostu mają mniej kultury w sobie, po prostu mają mniej tego szacunku i dlatego tam są. Ona tak mówi po prostu, że wiesz, że chciałaby kogoś grzecznego, ale to jest bullshit ogólnie, nie? Okej, to teraz opiszcie mi swój typ dziewczyny. Od numeru 1 czy od numeru 5? Od jedyneczki. Dobra, numer 1. Mój typ kobiety, na pewno blondynka, niebieskie oczy.
Smukła, taka filigranowa figura, duże usta, ładne uda, w sensie zgrabne, wiadomo, płaski brzuch. Generalnie też tak się nie patrzy na jakby na samą urodę. Uważam, że liczy się też charakter i to, co kobieta ma w głowie. No, lepiej późno o tym wspomnieć niż wcale. Lecimy dalej. Numer 4. Ja myślę, że takiego określonego typu to nie mam. Po prostu musi być to coś. No ale jako, że ja jestem związany trochę ze sportem, to pasowałoby, żeby ona też coś ćwiczyła. No ale ogólnie takiego typu stricte to nie mam. Jak zauważę to coś, to wtedy jest w moim typie. Numer 5. No ja też nie mam takiego totalnego swojego typu, no bo to albo to ma się to coś, albo to się nie ma, ale szczególnie dla mnie są ważne oczy. Jednak jak są takie pełne, to bardzo to przyciąga. No i jestem też sapioseksualny, czyli bardzo lubię, gdy kobieta jest inteligentna. Dobra, ty odpowiesz, że lubisz kręcone, krótkie włosy, mocny zarost, lubisz, jak chodzi w golfach i obcisłych spodniach. Ale lubię, jak jest trochę lekko świrnięta też. Okej, okay. No ja to lubię, jak facet ma loczki, zarost. Najlepiej, jakby chodził w golfach. No i obcisłe spodnie, to jest to. Komuś to pasuje może? Każdemu, tak? No tak. Wszyscy jesteśmy identyczni. Myślisz, żeby brać mi siemscy w trak? Bliźniaki, jak powiedz, coś. Że mega lubisz tatuaże i czy ktoś jakieś ma. A macie jakieś tatuaże, bo to też mega lubię. Wszyscy chyba. Każdy ma tatuaże, no. No to może coś o nich opowiecie. No dobra, to mogę ja. No ja mam na przykład wytatuowane sutki. Może to być dziwne, ale jako pierwszy tatuaż wybrałem klatkę piersiową. No i nie wiedziałem, że to jest taki ból. Ale to masz całą klatę, czy tylko sutki? Całą klatę. A jak miałbyś sobie wytatuować nagą kobietę albo małego pieska, to co byś wybrał? No raczej naga kobieta wcale nie jest taka podniecająca, jakby była na przykład w bieliźnie, więc raczej pieska, nie? Bo pies mnie nie zdradzi, a kobieta może mnie zdradzić. Ja mam 2 tatuaże. W planach są jeszcze jakieś, ale dopiero zaczynam moją przygodę z tatuażami, także bardzo dużo ich nie jest. Nie? Dobra, a mały piesek czy naga kobieta? Myślę, że też mały piesek, a naga kobieta to już coś musi reprezentować, tak? No dzisiaj może być twoje, jutro czyjaś, nie? To tak głupio, dobra. Okej, okay, numer 1. Posiadam tatuaże, cały rękaw, łącznie z dłonią, drugi rękaw, nogę i na tym się to nie będzie kończyć na pewno. A do kolejnego pytania, którego chciałabyś pewnie zadać, czy piesek, czy naga kobieta? Wiadomo, że lepiej by pasował piesek, tak? Bo jest uroczy, słodki albo zależy jaki pies. Natomiast jeżeli miałabyś to być ty, to wolałbym nagą kobietę. Podnieca mnie to, co mówisz. Jest to całkiem podniecające. Cieszę się. To mogę ci powiedzieć, że na randkę mógłbym zabrać cię do aquaparku. Byłabyś pierwszą dziewczyną, która byłabyś tak mokra przy mnie. Poleciało delikatnym autodisem, ale myślałam, że pójdziemy w tę stronę na gości. No nie, dobra. No, spokojnie. Lubię czasem się tak pocisnąć. Lubię to. Aha, czyli dobra, tutaj jesteśmy w kierunku BDSM, tak? W sensie mam... No dawaj, mów. Co przychodzi ci na myśl? Słuchaj, może ty coś opowiesz o sobie, co? A co to za odbicie piłeczki? Coś o tych tematach. Jeżeli tak lubisz, to pewnie się znasz. Przestań, bo mnie zawstydzasz. Wolałbym cię zawstydzić troszeczkę w innym miejscu, w innych okolicznościach, w innych warunkach, ale dobrze, niech będzie. Na twoją prośbę skończę. Okej, okay, czyli w miejscu publicznym to byś się krępował? Jasne, że nie. Tylko pytanie, jak ty na to reagujesz? A coś ciebie w ogóle krępuje tak w życiu? Takim jesteś gorylem. Nie, no wiesz co, nie jestem raczej takim typem FIFA Rafa, bo uważam, że zawsze jest coś, co ludzi, wiesz, krępuje, czy coś. Tylko tak właśnie myślę, co mogłoby mnie krępować. Na ten moment nie ma takich, jakichś większych takich rzeczy. A pan numer 5 czuje się skrępowany? Okej, okay, a może pan numer 5 czuje się skrępowany? Ja? Nigdy w życiu. Raczej rzadko kiedy się krępuję. Chciałbyś mnie skrępować? Więc, no, jestem bardzo pewny siebie i odważny. A mnie? Chciałbyś skrępować? No, nie wiem, czy jesteś pewna siebie, bo jeśli też jesteś pewna siebie, będzie ciężko, ale mogę podjąć rękawicę. Numer 1 ma pytanie, czy lubisz kajdanki. W takim razie ja bym cię mógł skrępować, ewentualnie związać liną. Jeżeli lina byłaby zła, to mógłby być mój pasek od spodni. Tak, ale opowiedz mi więcej szczegółów. Mogłoby ci się odbić takie fajne LV, gdzieś na pośladku, czy gdziekolwiek byś chciała. A możesz powiedzieć mi więcej? Coś więcej? No, dawaj. Zadaj konkretne pytanie. Wiesz, nie chcę mi się produkować tak na darmo. No tak dobrze ci idzie. Dobra, ale w tym momencie muszę chyba pozwolić moim kolegom, żeby też odpowiedzieli coś, nie? Ja zaczynam, ale oni mogą kończyć. Okej, mamy chyba przywódcę stada. Może być. Jedyneczka, ale jakbyś był zwierzęciem, to jakim jeszcze tylko powiedz? Jeżeli miałbym być zwierzęciem, uważam, że byłbym bykiem. Poprosimy jeszcze kolejnego pana o odpowiedź. Ja myślę, że bym był gorylem.
Jestem dosyć duży, także... Okej, okay, a coś więcej? Coś więcej o gorylu, czy... No o... i skoro gorylem, to co ciebie można skrępować? Myślę, też, że nie? Siła, zawziętość. Okej, okay, numer jeden ma jeszcze pytanie. Czy no. masz coś na sobie czerwonego? Na to odpowiem ci zaraz, a jeszcze wrócimy do pana numer trzy. Okej, okay, bo wiesz... Na byka bardzo działa czerwony kolor, nie? Czuję takie przyciąganie do ciebie bardzo. Rozumiem cię bardziej niż myślisz. Dobra, to numer 5, ja coś innego powiem. Bym był płetwalem błękitnym. Okej, okay, i jeszcze uzasadnij tylko. Bo jest to największa pizda na świecie. Zaraz po tą kolejniku. Idealne, co stary, tak to nie możesz mówić. Ja wszystko mogę. Panie byku, tutaj prosiłabym raczej o to, żebyś się nie wcinał. A pana numer 5 poproszę o własną interpretację. No bo co no, lubię wodę. Czyli po prostu jesteś większy od byka, prawda? Czyli chciałeś powiedzieć, że jesteś większy od byka? Żeby to kilkukrotnie, nie? Jestem największym ssakiem tutaj. Czyli to tylko taki byczek w takim razie. Czyli przy tobie to jest tylko taki byczek? No, taka mała rybka. Fernando. Byczek Fernando? Może być z Chicago Bulls nawet. Uzasadnijcie mi, dlaczego to właśnie ciebie miałabym wybrać i w czym jesteś lepszy od pozostałych. I zaczniemy od czwóreczki. Po pierwsze, jestem największy. To jest główny argument, dlaczego mnie byś miała wybrać. No myślę, że nie noszę skinny jeansów, także nie wiem, czy by ci to podpasowało. Zmieniłam jednak zdanie, skinny jeansy są passe. No dobra, o tych skinny jeansach jestem w stanie zmienić zdanie. To już passe. Tak? No. Czyli jednak ci pasuje. No, mów dalej. No, że jestem największy z wszystkich. Tak, to słyszałam oczywiście. Ego to... Ale to muszę podkreślić, tak? Ale mówimy tutaj o fizyczności. Fizyczności, no właśnie nie doprecyzowałaś pytania, także możesz nie, doprecyzować. Nie, no to ty opowiadasz o sobie. To wiesz, wszystkie superlatywy, no, cały tak. talerz mi tutaj przedstaw. Aktualnie czytam książkę Potęga Podświadomości. No nie wiem, zainspirowała mnie, czytam ją już drugi raz. A co myślisz o afirmowaniu? A, że to sobie, takie wymawianie sobie, tak? No to ogólnie... No jeśli tak chciałeś to nazwać. No myślę, że to właśnie bardzo dobrze działa. Jak sobie powiesz, że wiesz, jesteś pewny siebie, no to myślę, że jesteś w stanie to zrobić. A jak sobie mówisz taką najgorszą wersję, no to właśnie w tym kierunku pójdziesz. No to numer 5 to... No na pewno nie nudziłabyś się przy mnie, bo ja raczej jestem, że tak powiem, trochę szalony, także to by... Było najciekawsze, uważam. To tak w życiu czy w łóżku? Bo po głosie to tak A po co nie wybierać? Do końca brzmisz. Bo jestem po melanżu. No dobra, chyba... to lecimy do byczka. Uważam, że powinnaś mnie wybrać z racji tego, że jestem najdojrzalszy. Mówi się, że osoba starsza się wyszalała, natomiast ja uważam, że razem moglibyśmy się pobawić, wiadomo, wszędzie. Przede wszystkim ze mną polubisz pieniądze, bo ja pieniędzmi się zajmuję głównie. A skąd wiesz, że już ich nie lubię? No to będzie jeszcze lepiej. I że tak samo nie umiem zarabiać ich sama. To się cieszę. To wiesz, to będziemy mieć razem dużo więcej pieniędzy. A jak już jesteśmy przy pieniądzach, czy jest coś, na czym nie bylibyście w stanie zarabiać? Na organach ludzkich chyba nie mógłbym zarabiać. Wiesz, wywozie śmieci. Dobra, czwóreczka? Myślę, że na krzywdzie innych ludzi. Okej, okay, i piąteczka? No to szczególnie to na tobie bym nie mógł zarabiać. W zależności w jakiej sytuacji bym był, nie? Bo to jednak sytuacja nas zmusza do pewnych działań. Czasem do jakichś rzeczy byś się posunęła nawet wbrew sobie, żeby tylko zapewnić dobro dla swojego dziecka, nie? W zależności, nie? A jak wyzdrowieje, zawsze będzie mogła obejrzeć sobie filmik z rodzicami. No, na przykład, jak się udało. Dobra, moi drodzy, lecimy do kolejnego etapu, a ja za kotarę zapraszam piąteczkę. Cześć. Paula, miło Filip. Mi. I dzięki piękne za dzięki, udział. Dzięki. No, wypadłem słabo. Ja chciałem trochę przytrolować, aczkolwiek jakoś chyba nie umiem trollować, aczkolwiek drugi bogaty, a ja w dupie biedak. Stary, przesuń się, bo jestem... No właśnie, mówiłem ci. Żebym nie go znowu dosunął. Bo co, chcesz być bliżej niej? Bo co, bo jestem przechu... Bo jestem bliżej jej chcesz być? Chcę być jej bliżej, ja i co? Bliżej. I no co? To idź. Panowie tak ze sobą dobrze rozmawiacie, to może wy pójdziecie na randkę. Ale skoro tak dobrze wam się rozmawia, to może wy pójdziecie na randkę, co? Ja wyjdę. Nie, ja wolę z tobą, tak czy tak. On jest przystojnym facetem, natomiast lubię czasem spełniać swoje marzenia, także mógłbym i również spełnić twoje. Okej, okay. No właśnie. A ta wymarzona randka, jak by wyglądała? Numer jeden. Wymarzona randka, mógłbym cię zaprosić No to może od piątki, znowu ty. Przepraszam. Jestem czwórką, ale możemy od czwórki.
Polecielibyśmy balonem na jakieś piękne wzgórze. Zrobiliśmy tam piknik. No i myślę, że po pikniku, jakbyśmy się już lepiej poznali, to myślę, że jakaś imprezka, bo bardzo lubię tańczyć. Okej, okay. Numer jeden. Chciałbym cię zabrać taką wymarzoną randkę do rejs dookoła świata. Uważam, że byłoby to świetne przeżycie. Przerwij mu i powiedz, że chcesz coś bardziej realistycznego, że to przesada. Założyłeś już, że mam dla ciebie tyle czasu? To chyba trochę tak. Przesada. Tak, założyłem to. Może coś bardziej realistycznego? Skok z spadochronu, co to na to? No, akurat taką propozycję mam już w DM-ach, ale się zastanowię. Aha, okej, okay, no trudno. Dobra, powiedz mi o twojej wymarzonej randce. To bardziej osoba jest moim gruntem do tego, żeby było idealnie. Okej, okay, czyli to jest tak, że bardziej, żeby facet był... Ja w ogóle lubię, jak facet decyduje. Może niekoniecznie zawsze i za mnie, okay, konkretny, dobra. Pewny siebie. To po prostu mnie szukałaś. To myślisz o tobie, okej. Okay. Tak. Ej, czy uważasz, że nie jestem pewny siebie? No nie wiem, ale... Nie jestem stanowczy? Nie, tak jak ja. Ale jeszcze mnie nie znasz, stary. Nie, no znam cię. Ale powiedz, że tak jak wspominałaś na początku gry, że lubisz te włosy na dłoniach, więc takie leżenie i głaskanie sobie włosów nawzajem byłoby całkiem spoko. Ja mówiłam o tych włosach na rękach, że ja tak to bardzo lubię. Jakby to, na przykład tak miała wyglądać nasza randka, że leżelibyśmy, a ja głaskałabym cię po dłoniach. To od kogo zaczynamy? Jak zaczęłeś, to mów. Było o pewności siebie, wiecie, tutaj już... Okej, okay, dobrze, w takim razie zaczynam numer jeden. Wyobrażam to sobie w ten sposób. Nie mówimy tutaj Netflix and chill, natomiast myślę, że gdyby było to lato, jakiś kocyk, kosz piknikowy i mogłabyś mi wtedy głaskać, gdzie byś chciał, nawet po włosach. Tych na głowie? I na głowie, i na rękach, i na gdziekolwiek. Teraz ja myślę, że głaskanie po włosach jest bezproblemowe. Taki przedsmak dalszej części tej randki. Możesz zapytać następne pytanie o red flagi. A jeśli chodzi o red flagi, myślicie, że macie jakieś? Niech czwórka zacznie. Numer jeden. Red flagi, które... Co, że ty możesz mieć do nas red flagi, czy my... Dobra, to zaczniemy od czwóreczki, a ty za chwilkę zrozumiesz, co chodziło w pytaniu. Myślę, że taki mój red flag, jaki mogę sobie teraz przypomnieć, to że... Zazwyczaj odkładam rzeczy na ostatnią chwilę. Dobra, jedyneczka już rozumie? No, jedyneczka już rozumie, na szczęście. Mój red flag może być tylko taki jeden. Mogłabyś być zazdrosna o inne kobiety, natomiast ja nie wchodzę w interakcje z innymi kobietami. A to ciekawe, bo ja mam takiego przyjaciela, który jest dla mnie mega ważny, ale nic dla mnie nie znaczy. Ale kiedyś powiedział, że mu się podobam. W sumie ciekawe, wiesz co, bo ja mam takiego przyjaciela, który Igorka? Igorka? Bo ja też mam takiego, ja mam takiego kumpla, sportowca Igorka, który będzie walczyć na narodowym. Nie, to prawdopodobnie nie jest ten sam człowiek, ale no właśnie, my jesteśmy tak dosyć blisko, no ale wiesz, psia-psi jak to psia-psi, więc raczej nie widzimy siebie razem. No ale tutaj, czy na przykład taka osoba dosyć zżyta, może raz powiedział mi, że mu się podoba, wiesz, tam kiedyś po pijaku może wyznał mi miłość i na przykład, czy ktoś taki by ci przeszkadzał? Czy byłbyś w stanie sobie z tym poradzić? Uważam, że nie ma przyjaźni damsko-męskiej, to jest po pierwsze. Po drugie, zawsze coś jest na rzeczy i jeżeli taka osoba już, wiesz, chce z tobą cały czas utrzymywać relacje jakieś, jakiekolwiek, to ona nie utrzymuje, bo jest twoim przyjacielem, tak? Tylko utrzymuje, bo chce coś mieć, wiesz, korzyść jakąś, albo związek, albo jakiś tam stosunek seksualny, cokolwiek, bądź jak bądź to nazwijmy. A to przyjaźń nie jest korzyścią, tylko stosunek seksualny? No wiesz, ale skoro osoba wyznała ci miłość, tak? Chciała z tobą być, to... Ale on mnie kocha jak brata. No to na przykład może mnie kochać tak jak siostrę. Ale ty chcesz w to wierzyć, czy tak po prostu będzie? Nie denerwuj się, proszę. Ale denerwujesz się? Nie, jestem mega spokojny, serio. Dobra, byczku, to spokojnie i przejdziemy do twojego kolegi. Świetny jesteś. Myślę, że jeżeli chcesz mieć przyjaciela, to dla mnie bez problemu, jeżeli jesteś w stanie utrzymać jego popędy na wodzy, ty stawiasz jasno granicę, to myślę, że bez problemu, jeżeli tobie to odpowiada. Wiesz, no jeśli będę miała przy sobie takiego faceta, gdzie po prostu każdy inny będzie bał się ruszyć w moim kierunku, no to myślę, że nie będzie takich problemów, co? Myślę, że to jest definicja mnie. Dobra, robi się ciekawie. Ej, to nie jest alarm z mojego samochodu przypadkiem? Z twojego BMW? Możliwe. Jak się ma BMW, to się ma wszystko, nawet alarm. Eliminacja. No i dobra, teraz który z was był moim ulubionym? Goryl versus byczek. Byczek? Skradł? No właśnie. To show? Czy moje zainteresowanie już wcześniej? Chyba zainteresowanie. Wybieram numer jeden. Witam. Hejka. Kasper jestem. Paula, miło mi bardzo. Przytulasek? No pewnie. Dla kontentu. Ja myślę, że jestem bardziej zadowolony niż jakbym był wygrany. Kolega ogólnie ma większy przypał, teraz musi zabrać ją na randkę. No a ja doszedłem do finału. To co, dzisiaj się widzimy, tak? Nawet teraz. O, super. Hejka, cześć, Paula. Miło mi. Fajnie, miło mi cię poznać. Co jeszcze ty o sobie powiesz? Możesz wiele jeszcze zobaczyć sama wieczorem. Idziemy na randkę i to już jest wszystko ode mnie zależy, co będziemy robić. Wszystko zaplanuję. On już nawet decyzję podjął za mnie. Będziemy nad tym pracować cały czas. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, a jeżeli chcesz się do nas zgłosić i też wziąć udział w randce w ciemno, to zapraszam do opisu po więcej info.